Witajcie serdecznie, szczęść Boże. Chciałbym się zwrócić do Was z kilkoma słowami otuchy, ale też zapewnienia o modlitwie. A no mianowicie trwamy w czasie takiej kwarantanny, w której musimy siedzieć w domach. Jesteśmy zamknięci, często odizolowani. Nie mamy możliwości przyjścia na spotkanie wspólnoty, na wspólną modlitwę. Nie mamy możliwości już teraz uczestniczenia w Kościele na mszach świętych, ponieważ jest ograniczona liczba osób do 5, dobrze o tym wiecie. I to jest dla nas wszystkich trudny i wymagający czas, dla nas również księży. Ja osobiście, idąc na mszę świętą, na przykład wieczorną, widziałem 2 czy 3 osoby stojące pod drzwiami kościoła i słuchające i oczekujące tego, że będzie msza święta, ale już nie mogące wejść. Dla nas wszystkich to jest naprawdę trudne i trudno jest nam odmawiać ludziom, mówiąc o tym, że taki jest limit, że taki jest teraz czas, takie są zarządzenia. Ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko jakiś etap, tylko jakiś krótki odcinek drogi, który musimy przejść, żeby, daj Boże, po świętach wielkanocnych wrócić do tego, co było naszą normalnością, do naszych wspólnych spotkań, do modlitwy, do dzielenia się w grupach, do częstej albo nawet codziennej Eucharystii. A tym, co nas podtrzymuje i to nas będących we wspólnocie, jest przede wszystkim wiara, ponieważ to wiara nas prowadzi. To wiara daje nam zapewnienie tego, że w rękach Bożych jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu, w jakim możemy być. I to wiara daje nam owoc Ducha Świętego. Tym owocem Ducha Świętego jest pokój serca. I chciałbym zachęcić każdego z Was, drodzy przyjaciele, do tego, żeby szukać w tych dniach daru Ducha Świętego, Jego owocu. Święty Paweł w liście do Galatów pisze, że owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Wymienia ich 8. Ale na 3 miejscu po miłości i radości mówi, że darem Ducha Świętego jest pokój. I wprowadzajmy ten pokój w naszych rodzinach, w miejscach pracy, jeżeli tam wybieramy się i chodzimy, ale też wprowadzajmy ten pokój w internecie. Nie szukając miejsc i nie szukając momentu, w którym możemy zasiać gdzieś niepokój, bo na niepokoju najczęściej bazuje szatan i on próbuje nas wprowadzić w niepokój, który prowadzi do nieposłuszeństwa, w niepokój, który prowadzi do tego, że jesteśmy bardzo podejrzliwi i w niepokój, który prowadzi do tego, że po prostu odchodzimy od wiary. Ten pokój serca to nie jest święty spokój, to jest coś zupełnie innego, to jest dar Boga, zapewniający o tym, że jeżeli Jemu się powierzamy, to nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy jest wojna, kiedy jest epidemia, czy kiedy dzieje się coś dla nas zbyt trudnego, jesteśmy w rękach Bożych i wiemy, że kiedy staramy się być blisko Boga, to On nie sprawi nic, co nie byłoby Jego wolą. Nawet jeżeli Jego wola będzie dla nas trudna, ale jesteśmy w Jego rękach, stąd możemy czuć pokój, nie święty spokój, ale pokój serca, zapewnienie o tym, że Pan jest blisko nas. Zobaczcie, ile teraz dobra dzieje się w obecnej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Każdego dnia, codziennie w naszym kościele, w Matce Kościoła, od godziny 15 do 17.30 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Trwa też spowiedź w tym czasie. My jako kapłani jesteśmy bardziej dostępni. Powiem Wam osobiście, że byłem już świadkiem kilku spowiedzi, które to były spowiedzi nawrócenia, gdzie ludzie po dłuższym czasie wracają do Boga ze względu na to, że przeżywają obecnie trudną sytuację, lękają się. I to jest dla nich okazja do tego, żeby zrewidować swoje życie, żeby wrócić do Boga. To jest też konkretne dobro. Powiem Wam to też na przykładzie nas, księży, gdzie my jesteśmy na plebanii, mieszkamy tutaj razem, ale dopiero od momentu koronawirusa codziennie po wezwaniu arcybiskupa do wspólnej modlitwy zbieramy się w kaplicy na najwyższym piętrze naszej plebanii, aby o 20.30 modlić się różańcem. Nie mieliśmy wcześniej takiego czasu. My jako nawet księża jesteśmy bardziej zjednoczeni. Potrafimy codziennie stanąć razem na modlitwie dodatkowej, nie tylko na mszy świętej. Każdy z nas się modli przecież osobiście na brewiarzu, na różańcu, a tutaj mamy moment, gdzie modlimy się razem. To jest też wielkie dobro. I jeszcze większym dobrem jest to, co się dzieje teraz w internecie. Różne transmisje dróg krzyżowych, mszy świętych codziennych, nabożeństw, wspólnych modlitw. Zobaczcie, że twórczo wykorzystujemy ten wymagający czas na to, aby zewangelizować, czyli głosić dobrą nowinę w internecie, czyli w kontynencie, który cały czas, można powiedzieć, jest
taki niezewangelizowany, gdzie brakuje tam dobrej nowiny, gdzie czasami łatwiej znaleźć złe, gorszące treści niż te dobre. A teraz przychodzi czas, kiedy my jako Kościół jesteśmy dużo bardziej obecni w internecie. I to też jest dobre, to też jest plus tego czasu. Trzeba to zauważyć. Zachęcam Was do codziennej modlitwy, do tego, aby każdego dnia znaleźć czas na wspólną modlitwę razem z rodziną, jeżeli to jest możliwe. I zachęcam Was do tego, żebyście byli świadkami w swoich domach do celebrowania Eucharystii. Kiedy przychodzi niedziela, zapalcie świeczkę, połóżcie biały obrus na stole, połóżcie krzyż, zróbcie taką atmosferę modlitewną do tego, żeby też członkowie Waszej rodziny, którzy może są trochę dalej od Boga, poczuli wyjątkowość niedzieli, zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy. To od Was dużo zależy. Czy sprawicie, że w Waszym domu stanie się domowy kościół, stanie się atmosfera modlitwy. Zachęcam Was również do tego, aby codziennie modlić się Ewangelią z dnia, tak jak nam to zostało dane z góry, czyli od naszych przełożonych z Lublina, żeby codziennie modlić się Ewangelią. I zachęcam do tego, żeby nie rezygnować z tego, bo w czasie trudnym i wymagającym może się wkraść pokusa lenistwa, pokusa tego, żeby coś odstawić i pokusa tego, że dzień może być czasami tak rozmyty, tak inny od tego, co było wcześniej normalnością, że modlitwa może zejść gdzieś na plan boczny. Nie, wymagajmy od siebie, módlmy się codziennie, Ewangelią z dnia. W internecie wystarczy wpisać Ewangelia na dziś, w goglach, gdziekolwiek i od razu wyskakuje, jaki jest dzisiaj fragment Ewangelii. Zachęcam do tego, żeby czytać również pierwsze czytanie, żeby korzystać z psalmu, żeby patrzeć, jaki jest werset przy Alleluja, bo Pan Bóg przez liturgię słowa do każdego z nas chce coś powiedzieć. I tutaj chciałbym również zachęcić do pewnych pomocy przy Ewangelii, a mianowicie jest taka świetna aplikacja na telefon, też do posłuchania przez komputer, laptopa czy przez tableta. Nazywa się Modlitwa w drodze i tutaj gdzieś będzie obok ikonka Modlitwy w drodze. Jest to taka 10-minutowa MP3 na każdy dzień dotycząca Ewangelii, która jest czytana w tym dniu w kościele na całym świecie. Jest to zawsze poprzedzone biciem dzwonów, zapowiedzią Ewangelii, odczytaniem fragmentu, krótką refleksją do tego, aby rozważyć tę Ewangelię. W tle jest cisza i muzyka, która zapewnia taką modlitewną atmosferę. To jest jedno, modlitwa w drodze. Druga rzecz, konto dominikanie.pl na YouTubie codziennie wstawia odcinek chlebaka. Chlebaka, czyli kawałka, można powiedzieć, chleba do zjedzenia na dzisiaj, czyli komentarza do liturgii słowa. Zawsze jeden z ojców dominikanów komentuje pierwsze czytanie i Ewangelię. I jest to również pomoc, inspiracja do codziennej modlitwy. Ja sam codziennie tego słucham, inspirując siebie do modlitwy Ewangelią i pytając Pana Boga, Panie Boże, co mi chcesz powiedzieć? Trzecia rzecz, to jest również na koncie dominikanie.pl, jest tam Ewangeliarz, to jest krótki, minutowy, dwuminutowy komentarz do dzisiejszej Ewangelii, tylko do Ewangelii. Jeden z ojców dominikanów również proponuje taki sposób rozważenia Słowa Bożego. Czwarta rzecz, jeżeli ktoś ma Facebooka, to może wpisać Daję Słowo. Jest taki fanpage, gdzie różni kapłani każdego dnia dodają komentarz do Ewangelii w formie pisemnej, który można przeczytać. W internecie jest tego bardzo dużo. Ja wszystkiego nie wymieniam. Sami pewnie możecie znaleźć, jak wpiszecie komentarz do Ewangelii, słowo na dziś, czy jakiekolwiek inne hasło, które ma nas zachęcić do codziennej modlitwy. Przyjaciele, chcę Was zachęcić przede wszystkim do tego, abyśmy słuchali naszych przełożonych, papieża Franciszka, biskupów. Niektóre decyzje mogą nam się wydawać trudne, ale oni noszą na swoich barkach cały Kościół. Kościół powszechny jak papież, czy Kościół polski jak konferencja episkopatu, czy Kościół białostocki jak nasz arcybiskup Tadeusz Wojda. Więc zachęcam Was do tego, abyśmy wszyscy razem jako Kościół pokazali jedność, pokazali posłuszeństwo. Nie szukali czegoś, co może być intrygą i czegoś, co może być nieposłuszeństwem, bo to jest zawsze działanie złego ducha. Na posłuszeństwie narodzili się święci. Wielu świętych okazało się ludźmi Boga przez to, że byli posłuszni. My też. Bądźmy posłuszni. Przetrwajmy ten wspólny czas razem. Ja Wam zapewniam swoją codzienną modlitwę. Modlę się za Was. Módlcie się też za nas, księży, bo dla nas to też jest czas wymagający. Zaplanujmy sobie spowiedź, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli nie ma takiej potrzeby,
to poczekajmy z tą spowiedzią nawet do czasu wielkanocnego. Jeżeli nie ma grzechu ciężkiego, to nie jest nic złego. Czas Wielkanocy, czyli te tygodnie po Wielkiej Nocy, to jest właśnie spowiedź wielkanocna. Zachęcajmy też do tego naszych członków rodzin, żeby nie odkładać tej spowiedzi na Wielki Tydzień, bo naprawdę może być różnie. Nie daj Boże, ale nie chcemy tego, żeby były jakieś kolejne obostrzenia, gdzie zostaną zamknięte kościoły. Liczymy na to, że tak nie będzie, że będziemy posługiwać, ale my jako księża też będziemy ograniczeni w tym. Więc nie odkładajmy tego na sam koniec. Bądźmy przykładem dla naszych bliskich tego, jak być mądrym i wierzącym, jak być pobożnym i być roztropnym. Do zobaczenia, liczę na to po świętach, na wspólnej modlitwie, na spotkaniu naszej wspólnoty. Do zobaczenia w kościele, naprawdę za wami tęsknimy my jako księża. Szczęść Boże! Ten filmik nagrałem do was, parafian, członków wspólnoty, z zapewnieniem o modlitwie, ale jeżeli myślicie, że te słowa też będą otuchą czy pokrzepieniem dla kogoś z innej wspólnoty, czy dla jakiegoś waszego bliskiego, to śmiało przesyłajcie ten filmik z zapewnieniem o modlitwie. Z Panem Bogiem.